Włocławek jest ważnym miejscem w strategii rozwoju województwa, bo bez Włocławka województwo nie byłoby pełne. Ważne jest, abyśmy wykorzystali naturalne walory naszego miasta, więc przede wszystkim ku Wiśle, mamy się odwrócić ku Wiśle, wykorzystać zalew Wiślany dla rozwoju turystycznego, a więc powstawanie nowych miejsc pracy, promocja Włocławka nie tylko w województwie, ale i w kraju. I to, co mam nadzieję się spełni, bo to wiem, już jest wpisane w strategii rozwoju Włocławka, Włocławek jako centrum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, gdzie ważnym elementem tego rozwoju są uczelnie wyższe, wyższa szkoła zawodowa czy inne uczelnie. I tutaj trzeba powiedzieć, już zrobiliśmy wiele do przodu i pewne ważne elementy są wpisane w strategii. Ja skupiam się przede wszystkim na inwestycjach w ludzi, czyli budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Ja wiem, że wójtowie, burmistrzowie, pan prezydent myślą o infrastrukturze. To jest ważny element, ale myśląc strategicznie 20+, powinniśmy inwestować w młodych ludzi. Druga sprawa to wykorzystanie obszaru wokół Włocławka, czyli przemysł rolno-spożywczy. To też jest ważny element. Tworzenie holdingu wokół cukru polskiego, który przejął tak zwany ketchup włocławski. To są moim zdaniem te elementy, które pozwolą na szybki rozwój z Włocławka. No i trzecia rzecz to jest jednak ta infrastruktura drogowa, autostrada, która rzeczywiście moim zdaniem wniesie nową jakość. Jeśli chodzi o RPO, to jest dokument, który będzie realizował naszą strategię rozwoju województwa i myślę, że nim odpowiedzielibyśmy na pytanie, co z RPO otrzyma, bo to będzie zależało po pierwsze od aktywności władz samorządowych, po drugie od możliwości i ostatecznego kształtu RPO, a pamiętajmy, że w tej chwili RPO jest w procesie konsultacji, a więc jeszcze będziemy dyskutować o tym, ile ostatecznie będzie osi priorytetowej i jakie one będą miały, jaką będą miały zawartość, jakie będzie ostatecznie podział środków finansowych. Myślę, że warto by się odnieść do tego, czy projektowana strategia, o której dzisiaj mamy dyskutować, jest zgodna ze strategią województwa. Od razu powiem, że w dużej mierze jest, ponieważ wpisuje się w priorytety naszej strategii w zakresie aktywizacji społecznej, poszukiwania nowych miejsc pracy, czynienia z Włocławka silnego ośrodka regionalnego, poprawy dostępności komunikacyjnej, czy na przykład tego, co jest bardzo mocno w tej strategii miejskiej podkreślane, a co jest związane z rozwojem Włocławka jako regionalnego ośrodka naukowego. I tutaj bym szukał możliwości, ponieważ jeżeli strategia Włocławka będzie zgodna ze strategią województwa, będzie szansa na dofinansowanie tych projektów, które się wpisują w politykę rozwoju województwa. I jeszcze jedna rzecz, o której musi warto wiedzieć. Chcemy, żeby Włocławek jako ośrodek regionalny, bo tak go określa koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, stał się ważnym miejscem na mapie realizacji tego, co my nazywamy polityką terytorialną. Czyli miasto plus jego obszar funkcjonalny ma być takim motorem dla rozwoju całego subregionu włocławskiego jako ważnego czynnika rozwoju dla całego województwa. I tutaj bym upatrywał te przyszłe korzyści, ponieważ RPO ma być zbiorem, czy takim w cudzysłowie workiem pieniędzy, które będą realizowały cele, które wspólnie wyznaczy strategia wojewódzka, strategia Włocławka i pewna koncepcja rozwoju obszaru funkcjonalnego tego miasta. Panie prezydencie, jakie było zainteresowanie Włocławia, jeśli chodzi o konsultacje społeczne, które dzisiaj właśnie się zakończą? Zainteresowanie mieszkańców Włocławka było, tak powiem, średnio. Spodziewałem się, że bardziej jak gdyby mieszkańcy zaangażują się w proces tworzenia tego dokumentu, składania różnego rodzaju uwag, bo jest to taki moment, w którym każdy z mieszkańców może czuć się współautorem z bardzo ważnego dokumentu, jakim jest strategia rozwoju miasta do 2020 roku. Przypomnę, że jest to czas, kiedy będziemy mieli do czynienia z nowym rozdaniem środków europejskich, a więc jest szansa, żeby każdy z nas mógł mieć chociaż małą cegiełkę w programowaniu tych środków we Włocławku. A co ze strategią, jeśli chodzi o rozwój miasta i województwa? Czy te strategie są spójne? Z natury rzeczy my musimy patrzeć na to, w jaki sposób województwo planuje swój rozwój, a także rozwój Włocławka, no bo z punktu widzenia Torunia i Urzędu Marszałkowskiego Włocławek ma też określoną pozycję, określoną rolę do wypełnienia, także z punktu widzenia dokumentów krajowych. Przypomnę koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, która wskazuje też na to, że Włocławek ma być miastem o charakterze regionalnym.
Stąd też te dokumenty wszystkie trzy razem muszą z sobą współgrać i muszą się odnosić do tej samej materii. No z tego co wiem, ten dokument jest dość dobrze oceniany przez, czy projekt tego dokumentu jest dość dobrze oceniany przez urzędników marszałka, więc myślę, że ta spójność jest zachowana. Proszę przypomnieć, na co samorząd Włocławka będzie stawiał jak gdyby, no, szczególne zadania, jakie będą wykonywane przez samorząd? My na etapie planowania strategicznego zidentyfikowaliśmy kilka problemów, które musimy rozwiązać. Połączenie tych wszystkich problemów dało tak naprawdę jeden główny problem, z którym Włocławek jako miasto, nie prezydent miasta czy samorząd, ale Włocławek jako byt musi się zmierzyć, a mianowicie to jest rynek pracy. I na pewno wszystko, co będziemy czynić w nadchodzących latach, będzie ukierunkowane na aktywizację na rynku pracy poprzez różnego rodzaju instrumenty. To nie oznacza, że za chwilę prezydent miasta będzie budował zakłady pracy, bo nie jest prezydent tego, tylko są od tego przedsiębiorcy, ale po stronie samorządu będziemy tworzyć dalej warunki do rozwoju rynku pracy w mieście. W naszym gronie przedstawiciela parlamentu. Dziękuję za przybycie. Szczególnie na ten przygotowany spotkanie liczyliśmy od parlamentarzystów, którzy mam nadzieję, że będą włączać się w pracę włocławskiego samorządu. Tak jak do tej pory zresztą to uczynili, z jakby zwiększym jeszcze zainteresowaniem. Zaproszonych gości Państwa, Panie i Panów Radnych Rady Miasta. Nie widzę radnych wojewódzkich, które też zaprosiłem, ale jestem ważne obowiązki zatrzymały. Witam samorządowców, zagranicznych samorządów. Witam mieszkańców, którzy znaleźli czas i mieli ochotę do tego, żeby się popartykować dla Oczana na nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz. Witam reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, Panią Dyrektorową Grzegorzową Wiśniewską i Pana Dyrektora Andrzeja Potoczka. To są osoby, które odpowiedzialne są w Urzędzie Marszałkowskim za proces planowania strategicznego. Szczególnie to nas bardzo pomocne nam osoby i również bardzo angażujące się w sprawy naszego miasta, choć są prawie tego zrozumienia, ale albo mamy dzielnie w tym Wrocławiu. Szanowni Państwo, kilka słów może tak się na początku wstępnych, bardzo mocno teoretycznie, zanim się do szybkiego przedstawienia tego projektu, tego dokumentu. Nasze spotkanie dzisiejsze jest ostatnim w cyklu takich spotkań konsultacyjnych, gdzie będzie można zgłaszać swoje jeszcze różnego rodzaju uwagi. Przez określony czas ten dokument był przygotowywany, był także konsultowany poprzez stronę internetową Urzędu Miasta. Zebraliśmy różnego rodzaju uwagi do tego dokumentu. One zostały przez nas przeanalizowane i jak gdyby upublicznione, jakie natury to były uwagi. Spodziewam się także, że dzisiejsze spotkanie też niesie cokolwiek do tego dokumentu pozytywnego. A tak naprawdę, mówiąc szczerze i na wprost, to chciałbym, żebyśmy, kiedy spotkamy się na sesji Rady Miasta w 2014 roku, czy to będzie styczeń, czy to będzie luty, to już nie szoko, kiedy będziemy ten dokument procedować formalnie Rady Miasta, żeby po prostu nie budził on jakichkolwiek niezdrowych emocji, żeby wówczas była ta dyskusja bardzo merytoryczna, jeśli w ogóle będzie ta dyskusja wówczas potrzebna, żebyśmy mogli ten dokument uchwalić i patrząc na to, kto z jakiej strony przychodzi. Powodem, dla którego podjęliśmy pracę nad strategią dla Włocławka do roku 2020 z malutkim plusem, to oczywiście fakt, że kończy się obecna strategia rozwoju miasta przyjęta przez Radę w roku 2006 w zupełnie innych uwarunkowaniach. To się działo, chociaż w roku dalszym w perspektywie europejskiej to podobieństwo jest tutaj bardzo widoczne. My też dzisiaj stoimy w tym progu budżetu unijnego na lata 2014-2020. Wszyscy mówią, że będzie ostatni taki duży budżet. Czas pokaże, że to faktycznie tak będzie. Jako podstawę przyjęliśmy do tych prac analizę strategii, którą wykonaliśmy, o tej obowiązującej, którą wykonaliśmy na dzień 31 grudnia 2011 roku, a także dokumenty rządowe, czyli koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2020.
30, która została przyjęta przez rząd w 2011 roku, a która jest faktycznie ważna dla naszego miasta, bo wyznacza nam rolę miasta regionalnego w skali całego kraju. To też nadaje oczywiście pewne określone punkty. Mówiąc o tym, że zmienia się tak zwane otoczenie zewnętrzne poza naszym krajem, znaczy zmienia się troszeczkę polityka Unii Europejskiej, w tej perspektywy finansowej inaczej są sformułowane cele polityki strukturalnej, polityki spójności i do tego też jakby musimy nawiązać. Wysoka Rada Miasta w ubiegłym roku podjęła uchwałę o rozpoczęciu pracy nad strategią. Było to dokładnie 25 czerwca 2015 roku. Potem prezydent miasta ustalił w trybie pewnego zarządzenia harmonogram prac, zespołów roboczych, które będą się tam ostatnio zajmować. Na przestrzeni tego roku aktywnie pracowaliśmy wszyscy w tych zespołach. Odbyło się kilkanaście spotkań warsztatowych, na których gdyby pochylano się nad tekstem dokumentu, tworzono ten dokument, ustalano poszczególne jego części o wizji rozwoju, o problemach, tak, wizji rozwoju i jak to jest dalej jedno z tych celów strategicznych. Tak to wyglądało od strony formalnej. Ja pozwolę Państwu teraz bardzo szybko, mam nadzieję, że nie służę się tym sprzętem tutaj, i pokażę Państwu, dla niektórych z Państwa będzie po prostu przypomnienie, dla innych może nowa informacja, jak po prostu my widzimy ten dokument z zawartości merytorycznej. Na tym samym proszę Państwa pokazane, jak te prace w sensie redakcyjnym, organizacyjnym były przez nas prowadzone, jak dokumenty traktowaliśmy za dokumenty wejściowe, które mają istotny wpływ na to, co piszemy w projekcie dokumentu strategicznego. Oczywiście te prace dokumentowe były prowadzone ze strategią rozwoju województwa, co jest też niezmiernie ważne, że województwo tutaj będzie tym głównym, czy jest i będzie tym głównym dystrybutorem środków europejskich, nie tylko środków europejskich, ale polityka wojewódzka prowadzona z marszą z Torunia musi jakby też mieć to ma piętno na tym, co robimy w mieście. Chcielibyśmy także, aby ten dokument na rozprawę, tak jak powiedziałem, przeszedł przez pracę w Radzie Miasta. Oczywiście on w tej chwili będzie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko tego dokumentu i razem z tym dokumentem będzie wówczas przedstawiony Radzie Miasta. Króciutko, to co uważamy za nasze atuty, czyli te mocne strony miasta, to nie jest, proszę nie identyfikować, jest to moje, jest to praca zbiorowa wszystkich tych, którzy nad tą strategią pracowali. Zrobiliśmy z tego określoną syntezę, bo te analiza słowa na poszczególnych zespołach praktycznych z tego do dokumentu ogólnego trafiły te najistotniejsze nasze rzecz. To oczywiście centralne położenie miasta, te kwestie związane z dostępnością komunikacyjną, przynajmniej teoretyczną, czyli położenie przy drogach krajowych, przy linii kolejowej nr 18, to zasoby te, kwestie praca z specjalną strefą ekonomiczną. To także tradycje przemysłowe, które są na przykład dość bogate, ale z drugiej strony to również walory przyrodnicze, krajobrazowe. No i co uważamy za jeden z naszych też potencjałów, to oczywiście istniejące szkoły wyższe. W tym identyfikujemy tutaj państwową już na szkołę zawodową. Niektórzy się obrażają, że to mówimy o państwowej szkole zawodowej, ale patrząc przez perspektywę tego, co będzie się działo w szkołach w Polsce, to oczywiście szkolnictwo zawodowe tutaj nabiera zupełnie innego wymiaru, oczywiście zyskuje na znaczeniu. Oczywiście oprócz naszych mocnych stron są także słabe strony. To przede wszystkim bardzo wysoki poziom bezrobocia, się charakteryzuje poziomem wyższym niż średnia w województwie, jeśli mówiąc o kraju. To także naszym zdaniem niedostateczna ilość inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy. Stan prawny nieruchomości, gruntów, obiektów, szczególnie w obszarze podlegającym rewitalizacji, a także obszaru wschodu przemysłowego.
stosunkowo niedoinwestowana baza szkoleniowa dla kadry samodzielnych pracowników naukowych w podstawowych uczelniach, którzy mogliby szczególnie w zakresie szkolnictwa technicznego tutaj służyć nam wsparcie, już nie mówiąc o kwestiach związanych z innowacyjnością. No i brak, oczywiście powtarza się to w zasadzie zawsze i wszędzie, tej trzeciej przeprawy przez Wisłę, no i zdegradowana tkanka mieszkańców. Jakie widzimy szanse dla Wrocławka do tego 2020 roku? To oczywiście to, co wspomniałem na początku, czyli możliwość finansowania projektów rozwojowych, czyli dostępność do finansowania środków unijnych, głównie. Nie ma co się oszukiwać, tutaj ten budżet europejski dla Polski jest bardzo korzystny, dla województwa także w tych wymiarach niekorzystny, bowiem w tej perspektywie budżetowej obecnie mamy do rozdysponowania 1 700 000 000 euro. Dla porównania w tej perspektywie 751 milionów, znaczący wzrost. Oczywiście dane na początku są podzielone, bo patrząc na zakres merytoryczny wsparcia, który będzie możliwy, to oczywiście ten zakres jest znacznie szerszy niż w obecnej perspektywie. Taką szansą jest oczywiście autostrada K1, która w sąsiedztwie Włocławka przebiegać będzie za chwilę, w sensie już realnym, czy ruchu. Ten odcinek korytarzowy jest na tej istotnym, bo mamy tak, że to tak wszystko się przeciągało, ale już jest blisko do oceny tej autostrady i trzeba tą rentę autostradową będzie wykorzystać. To oczywiście decyzje rządowe w kwestii związanej z przedłużeniem działalności stref ekonomicznych w Polsce, bo strefy ekonomiczne wygrają dość istotne piętno na rozwój tych obszarów, gdzie są ustanowione. No, a także wypatrujemy nasze szanse w tym, że mamy podobne zaplecze związane z turystyką. Tutaj głównie chodzi oczywiście o zaplecze w postaci Wisły. No a jakie są zagrożenia? To też pewnie jak mantra można powtarzać, że niestabilność przepisów prawnych, no tak jest życie po prostu, z tym się musimy liczyć. To jest pewnie zagrożenie dla naszej działalności prorozwojowej. Silna konkurencja obszarów Towarzystwa Wielkopolskiego, ale taka zdrowa konkurencja, to znaczy ja na to patrzę w ten sposób, że w zasadzie nie jest to na tyle groźne zagrożenie, my możemy na tym skorzystać, ale musimy też pamiętać o tym, że polityka rządowa też bardzo mocno wspiera aglomerację metropolitalną, to w zasadzie może troszkę nam tutaj tym przeszkadzać, ale musimy znaleźć swoje miejsce w układzie wyborów. Wysokie koszty pracy to też coś, na co mamy bezpośredni wpływ kobiet w zasadzie na poziomie lokalnym. Nieadekwatność przekazywania przez państwo w stosunku do zadań przydzielonych samorządom, też tutaj samorządowcom na pewno. W tej sformułowaniu, bo to jest bolączka wszystkich samorządów w Polsce, już nie przypomnę może tylko w tym miejscu słynną inicjatywę samorządowców, które stały w kraju 8 miliardów złotych, które według nas należą się nam w stosunku do tego, co rząd obecnie, czy budżet państwa przekazuje. Różnica w kosztach kształcenia ogólnego w stosunku do kształcenia zawodowego. Potrzebne jest wzmocnienie i odbudowa szkolnictwa zawodowego, natomiast oczywiście szkolnictwo ogólne jest znacznie tańsze i stąd też jak gdyby jest bardziej powszechne. No i starzejące się społeczeństwo. Tu jest opisek miasta, ale to nie jest tylko społeczeństwo miasta. Także cecha charakterystyczna województwa i naszego całego państwa. Na podstawie tych szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron, określiliśmy wspólnie wizję rozwoju miasta. Ja od razu przedam Wam swoje zdanie na temat tej wizji, ale jak to każdy dokument strategiczny jest efektem pewnego kompromisu, bowiem no, nie ma takiej sytuacji, że wszyscy się zgadzamy, że to, prawda, każdy musi z czegoś tam ustąpić. I akurat w tej wizji ja mam swoje zdanie, no, ale nie chciałbym go głośno tutaj wyrażać, bo część mi się nie podoba, ale to jest moje prywatne zdanie. Jako mieszkańca Włocławka. Silny ośrodek regionalny, nowoczesny ośrodek przemysłowy, polityczny, szkolnictwa zawodowego, miasto o wysokiej jakości życia, z rozumiem
zakresie sportu, kultury, miasta, społeczeństwa obywatelskich, to powinniśmy być ambitni i dążyć do tego, żeby stawiać sobie ambitne wyzwania, cele. Myślę, że ta wizja, która tu jest nakreślona, jest taką ambitną wizją do zrealizowania. Oczywiście ta wizja została rozpisana na poszczególne cele strategiczne i teraz pozwólcie Państwo, że tylko o tych celach. Celem głównym to już zostało troszeczkę zmienione po konsultacjach, to stworzenie warunków do powstania na administracji. To jest zadanie główne, ale chciałbym tutaj komentarz. To nie jest zadanie samorządu, tylko i wyłącznie. Żebyśmy nie patrzyli na to w bardzo wąski sposób, bo ja teraz traktuję ten dokument, że tak to powinniśmy traktować, jak on trafi na Radę Miasta, że jest dokument wszystkich nas, wszystkich mieszkańców, samorządu wrocławskiego. Tak jak sobie to widzimy nasze miasto. A więc tworzenie warunków do powstawania na administracji jest odpowiedź na główny problem. Problemem miasta jak wizerunek. I każdy, kto chce wpisać się w tę strategię, powinien mieć na względzie ten główny cel. Władze miasta, niezależnie od tego, jaka ta poprzednia kadencja będzie, bo ten dokument ma charakter ponadkadencyjny, czy też przedsiębiorcy. To jest ten główny cel, do którego chcemy dążyć. Oczywiście on będzie realizowany, czy ma być realizowany przez cele potrzebne, czy cele strategiczne. Po pierwsze, przez kierowanie się do pozycji miasta na mapie inwestycyjnej kraju, dążenie do innowacyjności, tworzenia klastrów gospodarczych, tworzenie warunków do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania, umacniania znaczenia sportu, turystyki, rekreacji, rozwoju miasta i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Tak widzimy taką paletę, wiązkę tych celów strategicznych, które trzeba by zrealizować w tej strategii. Cele strategiczne, które sobie zaproponowaliśmy na poziomie regionalnym, są takie też dla przypomnienia. Teraz spróbujmy odszukać w pamięci to, co za chwilę jeszcze o tym powiem, może w strategii miasta Wrocławka odpowiadać tym oto tutaj właśnie założeniom, które tutaj nam się pokazują. Proszę zwrócić uwagę na kreowanie polityki miejskiej. To jest jednym z elementów naszej strategii. My będziemy się starali rozpracować ten obszar osobno jako założenia wojewódzkiej polityki miejskiej. Ja mówię o tym dlatego, że podmiotem tejże polityki będą wszystkie miasta, zwłaszcza te duże ośrodki regionalne, jakimi są właśnie Wrocławek, Grudziądz, Inowrocław, już nie wspominam o ośrodkach wojewódzkich, jak Bydgoszcz i Tytomyr. Tutaj Wrocławek ma określone swoje miejsce i będzie niewątpliwie pewną rolę odgrywał. A tak konstruowana strategia w tym założeniu, w tym zarysie, jak to teraz jest po tej modyfikacji, myślę, że będzie dobrym instrumentem do tego, żeby tak się właśnie działa. Ta strategia, która została przez nas przygotowana również w perspektywie, jak Państwo widzicie, 20+, czyli tutaj też jesteśmy trochę zgodni, ma przygotować przestrzeń społeczną i tą przestrzeń społeczno-gospodarczą regionu do funkcjonowania w nowych warunkach i ma pełnić takie właśnie funkcje, jak tutaj widzimy. I to też zawsze trzeba odnieść do każdej innej strategii, która powinna być jakby instrumentem koordynacji, informacji i inicjatorem, swoistym inicjatorem działania. No i bardzo ważną rzeczą, którą na poziomie województwa chcemy wdrożyć, a do czego zachęcam, żeby te strategie lokalne też się tak jakby nachylały, to jest idea modernizacji, czyli budowanie pewnego modelu społeczno-gospodarczego z udziałem partnerów społecznych. No te konsultacje są takim przykładem. Dlaczego o tym mówię? Otóż nie jest to nasz wymysł na poziomie województwa, że nagle chcemy modernizować województwo i bierzemy pod uwagę kwestię udziału społecznego. Jest to jeden z wymogów nowej perspektywy, tej 14-20, jest to jedno z założeń Komisji Europejskiej, mieści się w tym obszarze tak zwanego paradygmatu, a więc chodzi o włączenie obywateli, mieszkańców w realizację zadań publicznych. Temu służą m.in. wytyczne Komisji Europejskiej do spraw partnerstwa, czy wytyczne rządu naszego do spraw realizacji idei partnerstwa w poszczególnych regionach. Więc to ma swoje istotne znaczenie. Ta idea modernizacji po wszystkich tych ocenach, analizach powinna nam pomóc w określeniu tego właśnie. Dlatego też warto się zastanowić w każdej strategii lokalnej czy regionalnej, jak wykreować te elementy, które mogą nas uczynić silniejszymi, w jakich sektorach możemy być najlepsi, co możemy poprawić i jakie mamy
szansę na poprawę jakości życia. Czytając tę strategię, przygotowaną tutaj, ten projekt strategii miasta Włocławka, myślę, że na część tych pytań możemy znaleźć tutaj przynajmniej dość ciekawe odpowiedzi, ale tutaj też w tym ogólnym założeniu myślę, że wiele punktów się znajduje. No jak my chcemy korzystać ze strategii? Myślę, że Państwo w sposób podobny, jest to identyfikacja celów i jest to dokument, który jest istotny z punktu widzenia dla nas zarządzania regionem, z punktu widzenia miasta, dla zarządzania miasta, a myślę, że nawet po tym dzisiejszym spotkaniu z miastami w Toruniu dotyczącym RPO i polityki terytorialnej, również w perspektywie z punktu widzenia zarządzania całym regionem włocławskim. Myślę, że to będzie też trzeba wziąć pod uwagę. A zatem strategia nie powinna być takim aktem jednorazowym, lecz takim planem, który możemy w razie potrzeby i możliwości zmieniać, modyfikować, dostosować do zmieniających się warunków. No i oczywiście to włączenie partnerów społecznych. Kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka w kontekście strategii województwa, one w dużej mierze są wynikiem naszego jakby realizowania się przygotowywania strategii z punktu widzenia również planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj pan dr Brenda jest współautorem pewnej tutaj propozycji. Oczywiście tak, tutaj widzimy te nasze ośrodki miejskie, które w Włocławku się nam tutaj pojawia i oczywiście mamy też Włocławek i jego obszar funkcjonalny. No tak by było dobrze, gdyby w przyszłości ewentualny ZIK regionalny można było skonstruować w tym zakresie. Oczywiście to jest kwestia już jakby dalszych działań współpracy miasta z samorządami otaczającymi, ale teoretycznie tak sobie to można wyobrazić. Otóż elementy diagnozy to są właśnie takie, to co my widzieliśmy, myślę, że w dużej mierze pokrywa się z tymi silnymi, z słabymi stronami, z diagnozą, która została wykonana na potrzeby strategii miasta, kwestie bezrobocia, o którym tutaj była mowa, kwestia rozwoju gospodarczego, czy właśnie wykorzystanie zbiornika włocławskiego, no i dalej kwestie, bo tu mówimy szerzej, prawda, nie tylko o mieście. No i widzimy też niektóre odniesienia do kierunku rozwoju województwa, działania na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie. Państwo wyraźnie podpisujecie u siebie miasto, które ma działać na rzecz właśnie aktywizacji gospodarczej i również aktywizacji zawodowej i obniżenia bezrobocia, czy też generowania miejsc pracy, promowanie działalności w sferze gospodarczej, to też u siebie czy też działania na rzecz właśnie zagospodarowania zbiornika, czego jesteśmy świadkami, że takie działania są podejmowane, no i promocja całego naszego przypadku obszaru regionu, Państwa przypadku obszaru miasta, no i dalsze elementy, kwestia infrastruktury. Proszę zwrócić uwagę na potencjał naukowy, który tutaj jest bardzo mocno podkreślany w strategii miasta, a też znajduje się to jako ważny zapis i jeden z kierunków działań na poziomie województwa, gdzie mówimy również nie tylko o tej strategii wojewódzkiej, ale też regionalnej strategii innowacji, o właśnie innowacyjności i rozwoju potencjału naukowego, no i wykorzystanie tych czynników wewnętrznych plus poprawa sytuacji gospodarczej mieszkańców. Takie zapisy, oczywiście odpowiednio sformułowane do potrzeb i specyfiki miasta, znajdujemy w strategii, w projekcie strategii miasta Wrocławka. No i teraz życzę to, co tutaj zostało jakby napisane do Państwa strategii, że w odniesieniu do priorytetów rozwoju województwa bardzo mocno współgrają te zapisy, które są tutaj przekopiowane z Państwa, tak, strategii. Czyli to właśnie nam odpowiada, że takie są zapisy, macie to dosłownie wpisane i to w jakiejś mierze odpowiada tym ogólnym sformułowaniom, które zostały przyjęte. Więc myślę, że to też dobrze wróży, ponieważ daje to szansę na współfinansowanie pewnych działań, które są podejmowane na poziomie lokalnym, a skoro one się wpisują w ogólną politykę rozwoju województwa, to jest szansa na wsparcie tych działań ze środków zewnętrznych. Zatem możemy przyjąć, że zawarte strategii cele strategiczne tej strategii miejskiej operacje wpisują się generalnie w kierunku rozwoju strategii województwa. Oczywiście jest to o tyle nam łatwiej tu stwierdzić, że wiemy, że strategia, jak każdy dokument, strategia województwa jest dokumentem dość ogólnym, więc oczywiście można tu łatwo znaleźć pewne odniesienia do zapisów przygotowanych na poziomie regionalnym, ale tym lepiej, że
takie stwierdzenie możemy przyjąć i sformułować, nie musimy na siłę się poszukiwać, że może gdzieś jakieś cele czy priorytety wpisują się w ogólne założenia, które mówię. Podobnie się chodzą działania, które Państwo tam proponujecie, o których tutaj Pan Prezydent wspominał, ale w jakiejś mierze też będą sprzyjały osiąganiu wskaźników. Gdybyśmy już analizowali naszą strategię, jest tam wiele zadań przedsięwzięć do wykonania, są tam pewne zadania, czy takie markery, czy takie punkty etapowe i myślę, że realizacja tego, co Państwo zakładacie w swojej strategii, może w istotnej mierze przyczynić się do realizacji właśnie tych etapów. Otóż myśmy sobie założyli, że postaramy się, tak obrazowo mówimy, przyjąć, że pewna suma wskaźników, które chcemy osiągnąć dla województwa, to jest jakieś tam umowne 100, prawda? I teraz każdy obszar, każde miasto mogłoby osiągać jakąś część tych wskaźników, prawda? Jakiś tam procent. I wtedy będziemy sumować nasze działania dla osiągnięcia takiego efektu synergicznego i wspólnego działania na rzecz rozwoju regionu. I wtedy będzie też łatwo, prawda, kierować środki finansowe na te działania, które przyczynią się do realizacji tych wskaźników, które będą służyły realizacji ogólnych założeń strategii, czy też ogólnych zapisów w regionalnym programie operacyjnym. No i tutaj też możemy doszukać się pewnych zbieżności, prawda, pytami strategii województwa, które zakładają, tak jak wcześniej widzieliśmy, właśnie budowanie nowoczesnego społeczeństwa, to jest nasz wojewódzki cel, z celami, jakim jest gospodarka i miejsca pracy oraz innowacyjność. No i teraz, kiedy przyjrzymy się temu, co jest zapisane w strategii rozwoju miasta Wrocławka, o czym była mowa przed chwilą, to widzimy, że tutaj dosłownie te zbieżności występują, są inaczej formułowane, na innym poziomie ogólności, dotyczy innego obszaru, ale zależności i pewne podobieństwa są. Myślę, że też dobrze, że tak ten dokument jest formułowany. Zresztą Pan Prezydent powiedział, że te strategie mniej więcej w równym czasie powstawały, więc była ważna, żeby tak powiem, obserwować proces przygotowania strategii województwa, można było pewne elementy tutaj wykorzystać. A zatem można stwierdzić, że przygotowana strategia rozwoju miasta stanowi dobry instrument dla kształtowania właśnie pozycji samego miasta jako silnego ośrodka o znaczeniu regionalnym i jest to zgodne z założeniami właśnie strategii, gdzie wyraźnie mówimy w założeniach naszej polityki miejskiej o potrzebie wspierania ośrodków regionalnych i w wielu miejscach tego dokumentu pojawia się właśnie miasto Wrocławia jako silny ośrodek regionalny. I w tym momencie już środkiem na Wrocławia jako potencjalny element realizacji tej polityki terytorialnej, czyli polityki, która ma polegać na realizowaniu pewnych zadań na poszczególnych obszarach, na czterech takich obszarach, w tych obszarach podkreśliliśmy, zaznaczyłem go na Czerwono jako jeden z takich obszarów, gdzie postrzegamy miasto jako lidera zmian przekształceń na pewnym obszarze, jakim, a tu w kwestii dogadania się z samorządami, z którymi miasto przyjdzie współpracować. I założenie jest takie, że no, można by sobie to teoretycznie tak przyjąć, tutaj powiększyłem programowe pozwolenie, że byłoby to działanie miasta i wszystkich gmin powiatów. Oczywiście to tak się stanie, to jest kwestia już jakby kolejna, trzeba tutaj podjąć pewne działania, przygotować wielu gmin do rozwoju i na każdym poziomie realizowane będą zadania, które będą odpowiadały specyfice tego poziomu, a również oczywiście przygotowanie wspólnego kierunku, wspólnej strategii rozwoju miasta i tych wszystkich gmin, które chcą z nim współpracować, zawarcie pewnego porozumienia, tak jak to się będzie działo na poziomie SIT-u wojewódzkiego i wtedy będą oczywiście będzie łatwiejszy dostęp do pewnych kategorii środków na przejdziemy na realizację tych zadań, które my umieszczamy w tak zwanej polityce terytorialnej, a co będzie miał swoje odbicie w regionalnym programie operacyjnym. To tak oczywiście w wielkim skrócie. Myślę, że przygotowana strategia może służyć, może jako podstawa do takich działań, oczywiście nie sama strategia miasta, ale również związane z nią strategie gmin, które chcą wspólnie te zadania realizować. Jeszcze na chwilę rzućmy okiem na odniesienia strategii województwa do Wrocławka jako regionalnego ośrodka rozwoju. To już pewnie części Państwu nie znane, ale myślę, że to, co tutaj jest napisane, pokrywa się z tym, co było prezentowane w prezentacji Pana Prezydenta, gdzie była mowa o pewnych działaniach, podobne działania są planowane w tej strategii województwie. Zwróćcie uwagę, że Wrocławek jest miastem tutaj w naszej strategii
szeregu miast o dużym potencjale gospodarczym i jest odpowiedzialny za bilansowanie rynku pracy w swoim obszarze, że Włocław, oczywiście Wydro i tak dalej, jest miastem uzupełniającym wydrożytowym kontekstem dotyczącym obsługi ludności, bo ma rangę ośrodka regionalnego zgody z KPZK, tak piszemy w naszym dokumencie strategicznym. No i również, że Włocławek tutaj jest ważnym elementem aktywizacji społecznej i gospodarczej terenu i ośrodków również sąsiednich, co oczywiście wymaga pewnych działań związanych z poprawą dostępności ze wsparciem jego potencjału społecznego, ekonomicznego czy gospodarczego. No i że te właśnie miasta, o których była mowa, no w tym przypadku interesuje nas Włocławek, wymagają pewnego wspierania czy priorytetowych działań, zwłaszcza aktywizacji, o której tutaj mówię, dlatego aby uzyskać korzystne efekty i również poprawę jakości życia. Tak to jest ujęte w tym dokumencie, jaką jest strategia rozwoju województwa i teraz można sobie odnieść to, co tu jest napisane, do tego, jak Państwo kreujecie zapisy, jak budowana jest wizja i dalsze kierunki działań zapisane w strategii rozwoju miasta. No i tutaj jest jakby powtórka tego, o czym Pan Prezydent mówił. My też to mamy zapisane w strategii, o czym była mowa, że należy zrobić, prawda, na Włocławka, w jakiejś mierze w strategii województwa też te elementy się znajdują. No więc widzimy tutaj tą zbieżność, przecież ta strategia nasza województwa jest już uchwalona, jest to dokument obowiązujący, Państwo to sobie wpisujecie. No i dalej, prawda, mówimy o kwestii tych znaczących z punktu widzenia rozwoju przestrzeni społecznej i gospodarczej województwa, jak również widzimy potrzebę przebudowy, prawda, pewnych działań, mówimy o komplecie dworcowym, o utworzeniu Centrum Nauki, o czym była mowa w wystąpieniu pana prezydenta, dzisiaj podkreślamy i widzimy znaczenie Włocławka jako takiego regionalnego centrum nauki, to wszystko widzę bardzo dobrze ze sobą pasuje, czy rozwój bazy też kwestii ochrony. Ochrony zdrowia, o czym już mówiliśmy na naszym poprzednim spotkaniu. No i kolejne elementy, które tutaj widzimy, które wynikają ze strategii województwa, aby się w dużej mierze wspierają te działania, które Państwo planujecie do zrealizowania w perspektywie 2020+, a zapisane są w Państwa strategii. To jeszcze kilka takich przykładów, które są zapisane w strategii rozwoju województwa, jak kwestia zagospodarowania zbiornika, Muzeum Wojny Polsko-Sowieckiej czy utworzenie Centrów Nauki we Włocławku, o czym też w wystąpieniu pana prezydenta była mowa. Myślę zatem, że kiedy połączymy to, co jest zapisane w strategii rozwoju województwa z tym, co wynika ze strategii rozwoju miasta Włocławka, no da nam szansę na wykreowanie Włocławka jako silnego ośrodka rozwoju o charakterze społeczno-gospodarczym. Dziękuję bardzo za uwagę.